Cześć, z tej strony Tritsus. Jeż Tritsus. Witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta, w którym, jak widzicie, jesteśmy w wiosce. Aczkolwiek to nie jest nowość, bo zazwyczaj zaczynamy w wiosce. Ale w tym odcinku możemy zasadzić każdy blok. I to bez modów, bez żadnego texture packa. Jedynie potrzebny nam jest do tego data pack, który zainstalowałem. Ale jest to, ludzie, naprawdę coś fenomenalnego, dlatego że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, żeby można to było zrobić jakby właśnie bez użycia narzędzi poza Minecraftem. I ja wam za chwilę pokażę, jak to wszystko wygląda i spróbujemy dorobić się naprawdę niezłego majątku, tak mi się zdaje. Wykopmy sobie może najpierw to. Okej, z golemka sobie weźmiemy jeszcze jakieś właśnie żelazko i tak dalej. I zobaczycie zresztą za chwilę, ciekawe czy da się sadzić dirt, ale zobaczycie za chwilę, jak szybko możemy stać się mega, mega bogaczami. Ale przede wszystkim to polecam wam poczekać na to, żeby zobaczyć ludziska, po prostu diamenty jak rosną, ponieważ to jest po prostu piękny widok, ludzie, piękny to jest widok. A myślę, że diamenty uda nam się zdobyć dosyć szybciusieńko w tym odcinku, dlatego że no będziemy wszystko rozwijać. Okej, on nam da oczywiście minimum tego, co nam mogłeś dać, golemie, to nam dałeś, tak? Wiecie, z każdego golema dropią minimum 3 sztabki żelaza, maksymalnie 5, a ten oczywiście dał nam właśnie 3, co jest według mnie dosyć chamskie. A wam, wieśniaki, pozwólcie, że zniszczę tą waszą pseudo uprawę, znaczy to jest prawdziwa uprawa, ale w porównaniu do mojej to jest ona po prostu beznadziejna, myślę. Dobra, więc zasadźmy tak, zasadźmy sianko sobie może. Okej, nie myślicie sobie tak, siano powinno rosnąć w ten sposób, w sensie stopki siana nie rosną. Ale czekajcie, zobaczmy, co się stanie, jeżeli wyhodujemy w ogóle takie kłosy. Okej, bardzo mnie ciekawi to. Czy to... Co jest, ludzie, widzicie to? Możemy wyhodować kłosy, a co się stanie, jeżeli to wyhodujemy? Dobra, dawajcie. Wyhodujmy od razu jak najwięcej żelaza i zobaczmy, co się wtedy stanie. Ej, tak naprawdę, według mnie, to są takie cheaty, dlatego że wszystko możemy zrobić po prostu nieskończoność. To jest tak, jakbyśmy mogli, wiecie, kliknąć i kopiować itemy w pewien sposób, bo one wszystkie rosną tak bardzo szybko. Czy to oznacza, że też drewna możemy mieć nieskończoność? To jest bardzo ważne pytanie. Okej, uwaga, o nie. Ludzie, to jest tak zepsute. To jest tak zepsute po prostu. Co tutaj się dzieje w ogóle? O nie. Czekajcie, czy tutaj jest może też jakieś złoto? Czy tutaj macie może jakiegoś, wiecie, hutnika tak zwanego, w sensie kowala, dlatego że bym chętnie zarąbał mu troszkę itemków i je rozmnożył. Ej, emeraldy możemy rozmnożyć i wtedy handlować. Czy to nie jest, ludzie, bardzo, ale to bardzo obiecująca rzecz, żeby właśnie z nimi wyhandlować emeraldy i stać się nieskończenie bogatym, a może ktoś z nich handluje jakimiś diaksami? Okej. Marchewki ty chcesz, ale dobra, spokojnie. Będziemy mieli 20 tego, a za 20 tego on powinien... O nie, wszyscy chcą marchewki. Czemu wy chcecie marchewki, ludzie? To nie jest tak łatwe, jak myślałem, ale w tym odcinku chciałbym, żeby wszystko nam się udało zrobić bez kopania i żebyśmy byli mega potężni. Dobra, co ty robisz? Czy tutaj są jakieś marchewki? Dobra, tutaj są, ludzie, tutaj są marchewki, ale nie jest ich zbyt wiele. Przede wszystkim, że ja wszystko rozwalam, zanim wyrośnie w ogóle. Ale dobra, może uda nam się zdobyć 20 marchewek. Przede wszystkim... Ej, czekajcie! Chwila, dobra, bo to jest dużo lepsze. To jest, ludzie, dużo lepsze. Ej, co ty robisz? Zostaw to. Okej, ty widzę, że chciałbyś mi dać emeraldę w zamian za to. A ty stąd spadaj, bo ty nie umiesz w tym momencie hodować, tylko ja teraz... No zostaw moje marchewy! Zostaw, rozumiesz to? Rozumiesz to? Zostaw moje marchewy. Dobra, tymczasem zobaczmy, jak wygląda właściwie nasza farma, dlatego że to jest dosyć ciekawe. Okej, tutaj rosną chyba też jakieś marchewy, ale nie jestem pewien. O nie, ludzie. Teraz zbieramy to, patrzcie, to zbieramy tak. I zobaczcie, z każdego wypada 3, co oznacza, że się wzbogaciliśmy. Z tego też wypada 3, a to jak się zbiera? To się... Halo? Pewnie ręką po prostu trzeba... Okej, tak. Tak, ludzie, dobra, i to niech rośnie. Tak samo się zbiera drewno.
Ej, ludzie, to jest najlepszy datapak, jaki miałem od dawna, a naprawdę gra w dużo datapaków, więc wiem, co mówię, znam się trochę na tym, prawda? Czekajcie, czy tutaj mamy już marchewki, żeby zasadzić nasze emeraldy, to jest bardzo ważne. W ogóle to jest symulator farmy, normalnie brakuje nam tylko traktora, szczerze mówiąc. I wiemy w dodatku, ile nam zawsze wypadnie tych marchewek, jak dla mnie to jest dosyć dobre. Okej, dobra, byle żeby ten typo nam nie zarąbał tutaj niczego. Gdzie ja mam w ogóle chwila, czy ja nie zasadziłem, ja jestem noobem, ludzie, nie zasadziłem tych z powrotem, a chcielibyśmy mieć już pewnie zbrojkę albo jakiś kill-off, albo coś w tym stylu. Dobra, i już możemy w końcu handlować z nimi emeraldami. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi właściwie. Dawaj emerald, mordo, dziękuję bardzo. I uwaga, nasz pierwszy emeraldzik się hoduje w tym momencie. Zobaczmy, czym handlują inni wieśniacy, dlatego że chciałbym troszkę lepszych itemków zdobyć, jeżeli by się tylko dało. On w ogóle chyba chce mi ukraść itemki, dlatego że się kręci wokół tej farmy cały czas, a ja tutaj robię biznes, ludzie. Ja tutaj się tylko i wyłącznie rozwijam. Ja cały czas sadzę, inwestuję z powrotem, to ludzie, no tak jak w prawdziwym życiu się zarabia pieniądze. Bierzecie trochę pieniędzy, potem je wsadzacie w coś, wyjmujecie 3 razy więcej, no przynajmniej ja tak robię, ludzie, naprawdę, to jest, tak się robi biznes. O nie. Sztabka żelaza zjadła trawę, dobra, to jest dziwne dosyć. Okej, musimy zniszczyć komuś innemu jeszcze uprawę, żeby jeszcze więcej naszych rzeczy hodować, a oni jeszcze mniej. No niestety, ludzie, przychodzą bogaci i was wysiedlają z waszych ziemi, robią tutaj własne farmy. Ja wiem, jak to jest, ludzie, no. Sam kiedyś byłem takim wieśniakiem jak wy, a teraz jestem bogaty. W końcu zaowocowało nasze pole i patrzcie, już nas stać na wszystko po prostu. Na wszystko już nas stać, ale i tak, ludzie, pamiętajcie, w życiu chodzi tylko o dobre inwestycje, więc teraz sobie robimy motykę. Trzeba wszystko zaorać, wszystkie gorsze rzeczy przemienić na wszystkie lepsze rzeczy. Tutaj zasadzić tego jeszcze więcej, tutaj to rozwalić. O nie, tutaj chyba mnie poniosło troszkę. Zobaczcie, już mamy zbrojkę i epicko jest. I uwaga, cała zbrojka została przez nas po prostu wyhodowana, ludziska. Patrzcie, ile mamy emeraldów, mamy ich 27 w tym momencie, co jest mega dobre. Ty, czym handlujesz? Okej, on handluje zbrojką. Pytanie brzmi, czy jak kupimy od niego tę zbrojkę, to czy wtedy da nam jakąś lepszą zbrojkę za chwilę? Czekajcie. Zobaczcie, mnie trochę poniosło i wyhodowałem po prostu wszystkie narzędzia. Zobaczmy, czy da się je normalnie zebrać. Co jest? Co to ma być, ludzie? Nie, to już jest przez... Czemu ty to zdeptałeś? Typie, wynocha z mojego pola! Ale co jest teraz? Ej, dobra, ludzie, tego nie jestem w stanie ogarnąć. To już jest jakaś przesada po prostu. W ogóle zobaczcie, teraz możemy przejść do zupełnie next levela takiego robienia rzeczy, ponieważ możemy zrobić z naszych emeraldów właśnie po prostu bloki emeraldów. I patrzcie na to, uwaga. Tylko nuby hodują zwykłe emeraldy. Prawdziwi progracze hodują drzewka emeraldowe. Mwahahaha. Ten już mnie w ogóle lubi, handluje mi tutaj taniej rzeczy jakieś. No dziękuję. Teraz to, na co czekaliście, czyli piramida. W sensie ja na to bardzo czekałem, bo można tutaj dostać emeraldy, ale mamy emeraldy już. Można dostać żelazo, ale mamy żelazo już. Wiecie, co możemy zrobić? Wyhodować TNT. O nie, dobra, nie mogę się śmiać jak psychopata w momencie, gdy mówię, że będę hodował TNT i robił... dobra, nieważne, co z nimi będę robił, ale ta wioska może nie skończyć dobrze. Tutaj jest złote jabłko, to też jest ciekawa hodowla. Diaksy i złoto, dobra, ludzie, mamy wszystko, co chciałem wyhodować. I możemy teraz zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dobra, moja plantacja tutaj już się nawet nieźle rozwinęła, a my możemy zacząć hodować rzeczy dla bogaczy. Największych bogaczy w Minecrafcie. Okej, tutaj pyk. Tak, to jesteśmy my, jakby ktoś nie zczaił. My jesteśmy teraz największymi bogaczami w Minecrafcie.
ale bardziej mnie teraz niż nawet diaksy takie zwykłe rosnące ciekawią drzewka TNT, które nam będą potrzebne, żeby wysadzić całą tę wioskę, dlatego że no to jest zdecydowanie po prostu sens grania w Minecrafta, ludzie, wysadzanie wiosek w powietrze, prawda? Dobra, tutaj możemy już zbierać sobie powoli, okej, poproszę o jeszcze dwa emeraldy, tak, żeby nie ucinać całkowicie, tylko żeby one cały czas rosły, te drzewka. I uwaga, mamy teraz 20 bloków emeraldów. Tutaj też urosły już nasze złote jabłka, urosły nasze diamenciki. Jak to wygląda, ludzie, w ogóle? Patrzcie na to i już teraz w ogóle... osiągnąłem nasz cel, dlatego że zobaczcie, naszym celem było dokładnie to, żeby zrobić sobie coś takiego. Czekajcie, za chwilę się dowiecie dokładnie, co było moim celem. I chyba w ogóle za każdym razem, jak zbierzemy itemki, to one rosną o jeden wyżej, co jest jeszcze bardziej porąbane. Czy możemy nieskończoność wyhodować w takim razie tych emeraldów? Tak, moim celem było dokładnie to, żeby mieć wszystkich takich rzeczy, kopalnie bloków, dlatego że teraz już nie musimy nigdy iść do kopalni tak naprawdę. Co się stało? Co się stało, ludzie? Czemu? Okej, dobra, nie będę może wnikał lepiej. Co się stało, ludzie? Czemu to jest stone? Czemu? Okej, nie wiem. Tymczasem ten typek już nam daje po prostu wszystko tak bardzo tanio, ludzie, że ja wam mówię. I uwaga, ludziska, już w tym momencie tak naprawdę osiągnęliśmy wszystko, co mogliśmy. Mamy diaksową zbrojkę, to jest super. W sensie, no, do netheru nie chce mi się iść, dlatego że... W sensie, fajnie by było mieć hodowlę netherytu taką, aczkolwiek po co nam to, ludzie? Po co nam to do końca potrzebne? Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i kliknijcie w któryś z tych filmików. To było na tyle. Na razie.